Mamy tu sześć różnych figur i każda z nich powtórzona jest dwa razy. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, które z tych sześciu figur pozostaną niezmienione po obrocie o 180 stopni dookoła swojego własnego środka. Zróbmy dwa pierwsze przykłady. Mamy dwa kwadraty. Jeden z nich obrócimy o 180 stopni. Zobaczymy, co będzie obrazem tej figury po takim obrocie. Obrócimy dookoła środka kwadratu dookoła tego punktu. Obracamy 90 stopni, obracamy dalej 180 stopni. I zauważcie, że obydwa kwadraty wyglądają identycznie. Kwadrat pozostał niezmieniony po obrocie o 180 stopni dookoła swojego środka. Zróbmy to samo z trapezem. Co się stanie, kiedy obrócimy trapez o 180 stopni dookoła swojego środka? 90 stopni, obracamy dalej i 180 stopni. I widać, że figura się zmieniła. Po obrocie mamy krótszą podstawę na dole, a dłuższą podstawę u góry. Pierwotnie na dole mieliśmy dłuższą podstawę, a na górze krótszą. Czyli po obrocie trapezu o 180 stopni nie otrzymujemy tej samej figury. Można powiedzieć, że obrazem jest figura odwrócona do góry nogami. Chciałbym, żebyście zatrzymali teraz ten film i dla reszty tych figur sprawdzili, które z nich nie zmienią się w wyniku obrotu o 180 stopni, a które się zmienią. No to po kolei. Czteroramienna gwiazda. Wyobraźmy sobie, że tutaj ma ona swój środek. Dookoła tego punktu będziemy obracać. Jeżeli tak zrobimy, wyobraźmy sobie, że obracać będziemy na przykład ten punkt. To jeżeli obrócimy go o 90 stopni, to znajdzie się on tutaj. Jeżeli obrócimy go o 180 stopni, to znajdzie się tutaj. Znajdzie się po przeciwnej stronie względem środka obrotu niż był poprzednio. Zaczęliśmy stąd, w pewnej odległości od środka obrotu. Po drugiej stronie środka obrotu mamy taką samą odległość i znajdujemy się tu, gdzie byliśmy po obrocie o 180 stopni, czyli wygląda na to, że obrót o 180 stopni nie zmieni tej figury. Sprawdźmy to. Obrót o 90 stopni i o 180 stopni. Figura nie uległa zmianie. Teraz równoległoboki. Środek równoległoboku jest gdzieś tutaj. Zastanówmy się nad tym punktem. Odległość od tego punktu do środka jest taka sama jak od środka do tego punktu. Tak samo jak od tego punktu do środka figury jest taka sama odległość jak od środka do tego punktu. Wygląda, jakby ten punkt miał się znaleźć po obrocie tutaj, a ten punkt tutaj. I odwrotnie. Czyli figura nie powinna się zmienić po obrocie o 180 stopni dookoła swojego środka. Sprawdźmy to. Obracamy o 90 stopni, 180 stopni, no i się nie zmieniła. Otrzymaliśmy tę samą figurę. Zajmijmy się teraz trójkątami. Znajdźmy środek trójkąta, powinien być gdzieś tutaj. Jeżeli weźmiemy ten punkt i przeniesiemy się od niego do środka trójkąta, i potem dalej w tym samym kierunku o tę samą odległość, to trafimy w miejsce leżące poza trójkątem. Czyli ten punkt znajdzie się tutaj, ten punkt znajdzie się tutaj, ten punkt wyląduje tutaj, to po obrocie nie będzie ta sama figura. Sprawdźmy to. Obracamy o 90 stopni i 180 stopni. Wygląda, jakby leżał na drugim boku. To nie jest ta sama figura. I ostatnia figura. Taka figura nazywa się deltoid. Latawce często mają taki kształt. Jeżeli obrócimy ją o 180 stopni, to ten punkt znajdzie się tutaj, a ten punkt znajdzie się tutaj. Otrzymamy figurę odwróconą do góry nogami. Sprawdźmy to. Zobaczmy dokładnie, jak będzie wyglądał obraz w tym obrocie: 90 stopni, 180 stopni. Gdyby ta figura była symetryczna, symetryczna względem jakiegoś punktu, względem swojego środka, albo gdyby była symetryczna względem swojej osi poziomej. Prostej poziomej przechodzącej przez środek, to byłoby inaczej. Tylko, że wtedy to nie byłby deltoid, tylko rąb albo może jakiś inny równoległobok. Byłoby pewnie ciekawiej. Na pewno obrót o 180 stopni nie zmieniłby takiej figury. Ale w sytuacji takiej jak ta, taki obrót powoduje, że mamy po obrocie figurę odwróconą do góry nogami. Deltoid nie jest symetryczny środkowo.